Hej, 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 moje kochane zboczuszki przepiękne i przeseksowne. Z tej strony Tomek, Radosław Kalerski. Witam was serdecznie, kochani. Dzisiaj z mojej kochanej, przeseksownej Tusi. Jedziemy właśnie z Tusią na Lubelszczyznę pozałatwiać trochę spraw. I stwierdziłem, że będę mieć te dwie godziny bite, bo na spokojnie sobie pojedziemy z Tusią, pozwiedzamy okolice. I stwierdzimy, co by tutaj zrobić, żeby wam kilka rzeczy przekazać. I przede wszystkim tak, kochani, walentynki. Walentynki się zbliżają. I teraz, jeżeli mnie słuchają i panowie, i kobiety, sieć z ronda. Znajdziemy kilka opcji, jeżeli chodzi o moje tematy, które możecie, że tak powiem, mocno rozwinąć razem, albo ewentualnie solo, jako prezent dla kogoś, tak? Jeżeli chodzi o walentynki, jeżeli chodzi o prezent. No kochani, jeżeli chodzi o moje tematy, to jest bardzo wyjątkowy prezent ewentualnie. Bardzo nietypowy, bardzo rozwijający, nie tylko seksualność, ale wiele innych tematów. I tak naprawdę, jeżeli skorzystacie z jakiejś tutaj opcji, tak, którą wam bardzo szczegółowo wytłumaczę, bo to trzeba troszkę wytłumaczyć, chociaż i tak nie wytłumaczę tyle, ile powinienem, bo jednak to pójdzie pewnie na Facebooki, więc będzie cenzura, tak? Więc będę bardzo grzecznie mówił i będę bardzo uważał na słowa, żeby nie były za bardzo przerozkoszne i przeseksowne. Ale może coś się wypsnąć, więc jak coś. I teraz tak, kochani, walentynki się zbliżają, ale tak naprawdę ten temat nie dotyczy tylko walentynek, ale ogólnie, a wiemy, że walentynki jest trochę młyn, więc zawsze można do mnie pisać i ogólnie dowiadywać się, ale to jest temat też przed walentynkami, po walentynkach, więc na spokojnie, tak? Ale że temat jest gorący, bo walentynkowy, który się zbliża i to trzeba wcześniej zaplanować, kochani. Nawet z tematami, które stricte fizycznie nie będą dotyczyć, ale też jako prezent może być tutaj w opcji walentynkowej. No to kochani, tak. Zacznijmy od kobiet. Od kobiet, które chcą zrobić prezent swojemu mężczyźnie. To jest jedna sprawa. Albo takiemu bliskiemu przyjacielowi, tak? Albo kochankowi. No, albo męskiej stronie jakiejś, tak, tacie kupić na przykład, bo tata jest taki mocno rozwijający się w różnych tematach, więc może mu się przyda. No, kochani, pierwsza sprawa, drogie panie, to przede wszystkim mój, Boże, sięgnę po to cegłę, jadę samochodem, więc nie wiem, czy będzie widać, widzicie? Kochani, poradnik zaawansowany miłości francuskiej, miłości językiem. Nie mówię tutaj stricte, o co chodzi, bo jesteśmy na wizji publicznej, ale cegła. To jest cegła, kochani. Chyba 250-60 stron wielkich, A4. Zobaczcie, to jest po prostu na cały ekran, nie? Jest tak ciężkie, że... I teraz tak. Wyjaśnijmy, o co chodzi. Przede wszystkim, jak kobiety kupują tą księgę, a może też być w opcji e-bookowej, bo jest widza ta sama, ale na prezent księga fizyczna to jest coś, kochani. Jak mężczyzna dostanie tą księgę, to powie, kobieto, będziemy praktykować. Nie ma innej opcji, zmusiłaś mnie do tego. I teraz tak, drogie panie. Często kobiety kupują ten poradnik i jak mają to w opcji też fizycznej, to bardzo je kusi, mnie też by kusiło, żeby zajrzeć do środka. I o co się okazuje, że na początku kobiety przerabiają tą księgę, bo tam nie tylko, kochani, są tematy techniczne, techniki i metody, które mówią, co zrobić, jak zrobić, jeżeli chodzi o miłość francuską językiem tam na dole u kobiet. Zresztą nie tylko na dole, tak, ale to zaraz wyjaśnię. Więc nie tylko chodzi o techniki, metody, ale naprawdę w tej księdze jest dużo smaczków edukacyjnych, jeżeli chodzi o kobiecą seksualność. I nie tylko tą naszą zachodnią, ale tą też daleko wschodnią, związaną z takimi fajniejszymi, energetycznymi sprawami, związanymi z energią seksualną i takimi pracy na poziomie seksualności na dużo głębszym poziomie, tak? I za tym się wiąże to, że te wszystkie nawet doznania, jak was tylko doznania interesują,
to nawet jak wejdziemy głębiej w temat seksualności, tutaj poprzez na przykład miłość francuską językiem, to kochani, te doznania będą kosmicznie. Kosmicznie mocne, ograniczające całe ciało, wielopoziomowe, wielowymiarowe, naprawdę, nie? Więc zmierzam do tego, że kobiety zazwyczaj tutaj tą księgę sobie najpierw ogarniają, czytają i stwierdzają, o kurde, Radek, no fajnie poruszyłeś ten i ten temat. Nie byłam tego świadoma, a to jest mega, mega ważne na zasadzie, żeby to przekazać mężczyźnie, bo jak niektóre kobiety albo większość myśli, że to jest dla nas oczywiste. A drogie panie, to nie jest oczywiste, tak jak tematy męskiej seksualności nie są oczywiste też dla kobiet, tak? I trzeba dużo rzeczy wyjaśniać, a dla nas są niby oczywiste, tak? I teraz przede wszystkim to jest cudowny prezent na walentynki i nie tylko oczywiście. Dlaczego? Przede wszystkim to tak. Robicie, drogie panie, cudowny prezent, no taki bardzo wyjątkowy, bo nie ma takiej księgi, kochani. Wiem, co mówię, jestem ponad 10 lat w temacie. Na początku od strony prywatnej się kształciłem dla swoich potrzeb prywatnych, później zawodowo. Jakby możecie sobie poczytać o mnie, tą całą moją drogę, bo to nie tylko chodzi o jakiś temat tylko edukacyjny. Szeroki temat, wielopoziomowy, tak, jeżeli chodzi o edukację. I teraz, tak naprawdę, drogie panie, to jest mega, mega, mega ważne. Mega, mega ważne. Coś to jest niesamowitego, jeżeli sprawicie mężczyźnie taki prezent, ponieważ wiem, co mówię, nie ma takiego poradnika tak zaawansowanego, jeżeli chodzi o takie szerokie spektrum tego pojęcia i tego tematu na rynku. Nie ma, po prostu nie ma. Wiem, co mówię, możecie sprawdzić, tak? A nawet jak coś jest w podobnym temacie, to jest takie ubogie. Takie ubogie i totalnie nie skierowane dla mężczyzn. Bo jest dużo lania wody, zero obrazków, zero szczegółowych obrazków, a dla nas to podstawa, nie? Lanie wody, wszystko takie zamotane, a my chcemy, drogie panie, konkrety znać. Faceci chcą znać konkrety. Co zrobić, gdzie zrobić, jak to zrobić, pokazać zdjęcie szczegółowe, jaką techniką, w lewo, w prawo, na okrętkę, różnymi spiralami, różnymi technikami, metodami. Tego jest tam w tej księdze mnóstwo, kochani. I przede wszystkim mężczyznom trzeba uświadomić, że to nie tylko chodzi o techniki tam na dole, ale o całość, o to, jak przygotować kobietę do tego procesu, jak przygotować siebie, mężczyznę, jeżeli chodzi o wiedzę, edukację, jak przygotować przestrzeń. To jest mega, mega wszystko ważne. Oczywiście też tematy związane z technikami, metodami, tych stricte związanymi z miłością francuską, tak? Czekajcie, bo coś mi ciśnie z tyłu, jakiś Mercedo. Dobra, leć maleńki, bo tu Tusia się teraz spina, żeby na chillu jechać. Tuśka, później poszalejemy, jak tylko wyłączymy kamerkę. I teraz, kochani, tak. Cudowny prezent, jak powiedziałem, i przede wszystkim coś wyjątkowego, tak? Coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o tą księgę. O tą księgę, tak? I, drogie panie, wiecie, co jest z tym cudownego i najbardziej, najbardziej przerozkosznego? Bo jeżeli zrobicie czy na walentynki, czy ogólnie taki prezent swojemu mężczyźnie, to co się stanie? No to on stwierdzi, no dobra, to sprawdzimy tego taomena, czy rzeczywiście on miał rację i czy co to napisał, to rzeczywiście się sprawdza. No i na kim to sprawdzi? No drogie panie, na kim to sprawdzi? Przecież nie na koledze, co? Mam nadzieję. No, więc na pewno, no, na was, nie? Na was. A jak nie przyjdzie mu to do głowy, no to możecie mu to ładnie podsunąć i powiedzieć ćwicz kolego, nie? A później ja się odpłacę, tak. Wtedy się bardziej zmotywują, wiecie. Mężczyźni muszą mieć trochę marchewkę, nie? Żeby poszli, a później, wiecie, nie? No. I kochani, tak jest, że mężczyźni będą chcieli się odwdzięczyć i przetestować tą księgę i przetestować to na was, więc tak naprawdę
drogie panie, robicie sobie prezent, tak? Robicie sobie prezent, ogarniając ten prezent mężczyźnie. Czyli powtarzam jeszcze raz, pierwsza opcja na walentynki, ale i też nie tylko na walentynki, zaawansowany poradnik, księga fizyczna albo e-book miłości francuskiej, miłości językiej, tam na dole i nie tylko. Gdzieś link na dole będzie do szczegółowego opisu, więc tam w najdrobniejszych szczegółach mówię, co jest w środku, jak jest zbudowana księga i o co w tym wszystkim chodzi, tak bardziej z cenzurą, a raczej bez cenzury, tak? Takim językiem już szczegółowym, nie? Bo tutaj nie mogę powiedzieć. Więc to jest pierwsza opcja. Jeszcze tak w skrócie, kochani, powiem o tej księdze, tak bardzo w skrócie, w kondensacie. To jest moje doświadczenie, jeżeli chodzi ponad 10 lat w tematach seksualności tej naszej zachodniej, dalekowschodniej. I co najważniejsze, kochani, to jest specjalnie jakby skonstruowana księga poradnik dla mężczyzn, czyli bo co zobaczyłem na rynku, kochani? Zobaczyłem na rynku, że przede wszystkim jest taki problem, że po pierwsze jest duże lanie wody, po drugie temat jest mocno niewyczerpany, po trzecie wszystko jest wszystkiego w jednej poradniku i tak naprawdę niczego się nie dowiecie praktycznego. Co kolejna sprawa, nie możecie tego zastosować w praktyce, bo są jakieś dziwne, kurde, tutaj przykłady, albo wręcz wymyślone przykłady, albo nierealistyczne, albo niepraktyczne. Bo na przykład ktoś sobie to pisał z polecenia innego autora, nie ze swoich doświadczeń i nie przebadał tego wszystkiego od strony właśnie praktyki, albo skupił się tylko na zachodniej seksualności, tylko na technikach i na głębszym tego pojęciu, tak? Więc ta wiedza praktyczna jest bardzo, bardzo uboga. Dobrze, kochani, zrobimy wyprzedzanko szybkie, ciach, bo Tuśka już się spina, nie lubi tak wolno jeździć. Dobra. I teraz, kochani, tak, co najważniejsze, w księdze jest kondensat tej całej wiedzy i tak, przede wszystkim zdjęcia, artystyczne zdjęcia z prywatnej sesji. Z prywatnej sesji bardzo, zaznaczam, bardzo, bardzo, bardzo szczegółowe. Bardzo. Facet mówi to, że bardzo szczegółowe, więc możecie sobie, drogie panie, wyobrazić, co to znaczy. To znaczy, że zoom jest tak wielki, że facet nie, po prostu mężczyzna nie ma opcji, że tego nie zauważy. A tym bardziej, że księga jest w formacie A4 takim, tak? Więc jak jest wszystko rozszerzone, pokazane, punkt, tu masz robić, tak masz robić, różnymi technikami i przede wszystkim wyjaśnione w kondensacie, zaznaczam, w kondensacie, po co masz to robić i co to spowoduje, to mężczyzna po pierwsze ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, gdzie co ma robić, jak ma to robić i po co ma to robić. Druga sprawa, uderzenie jest mocno w artyzm, wysokie wibracje seksualne i nie tylko tam są zdjęcia z sesji erotycznej mojej prywatnej, ale też zdjęcia z sesji różnych artystycznych z kobietami, artystyczne, piękne, przeseksowne, tak? Więc mężczyzna od razu wchodzi w wyższe seksualne wibracje, od razu jego proces edukacji wchodzi na zupełnie inne levele. I mózg nie wchodzi w tryb tutaj uczenia się przez suchy, zimny tekst, bezemocjonalny i bezwibracyjny, tylko różnymi bodźcami poprzez zdjęcia, poprzez kondensat i przykłady cudowne tutaj ma tą wiedzę zawartą w tej księdze, tak? Więc to jest coś cudownego, coś cudownego, kochani. Przede wszystkim zero lania wody i dla mnie nie było tutaj problemem, żeby napisać tego tekstu nie wiadomo ile, bo sama księga ma 250 stron, to jest wielki album, więc dla mnie naprawdę nie byłoby problemu, żeby zrobić 500, 600, 700 stron, tak, tekstu, ale mężczyzna by mocno się wtedy zniechęcił, mocno by się zniechęcił, ponieważ musiałby się skupiać na tym tekście, a dla mnie wyzwaniem wielkim było nie właśnie napisanie dużo tekstu, tylko skondensowanie tego do takiego diamentu edukacyjnego, więc tam każde w tej księdze słowo jest wyważone, sprawdzone wiele razy,
i wszystko jest tak skondensowane, że jedno zdanie zawiera 10 stron, tak? Takiego gdzieś publicznego lania wody, gdzie jest coś w księgach. Plus swoją robi zdjęcia z prywatnej sesji, zdjęcia z innych sesji, plus jeszcze na kolejnej, każdej stronie zupełnie inna grafika połączona z tymi wszystkimi zdjęciami, technikami, nazwami technik, więc wszystko ze sobą jest mocno połączone. Dobra, kochani, kończymy pierwszy temat, czyli podsumowując, walentynki mamy, drogie panie, możecie zrobić prezent swoją mężczyźnie, mężowi, partnerowi, kochankowi, osobie jakiejś bliskiej gdzieś tam w rodzinie, jeżeli chodzi o księgę. Ale też troszkę zaznaczam wam, drogie panie, bo często nieświadomi, zaznaczam, nieświadomi mężczyźni, albo tacy, którzy no nie bardzo pracują z seksualnością i ogólnie z swoim rozwojem na wielu poziomach, mogą to odebrać negatywnie, na zasadzie, no to co, ja na przykład źle to robię, ja jestem niewystarczający, taki taumen jest lepszy ode mnie i takich wiele, dużo wrzutek. Dla mnie, kochani, i osób rozwijających się, to jest coś wręcz nie do pomyślenia, że tak naprawdę ja nawet, jak tutaj widzę w swoich tematach różne nowinki, a nawet tą samą wiedzę, to lubię w to wchodzić, ponieważ nawet jak ktoś mówi o tym samym, co już wiem, to na przykład jeżeli mówi to ze swoich doświadczeń, to jest zupełnie inne podejście. I zawsze znajdzie się coś, co jest dla mnie wartościowe i cenne. I jeżeli ktoś mówi, że już wie wszystko, tak? Że dosłownie wszystko wie, jest mistrzem nad mistrzem, no to jednak to nie jest za dobry poziom, tak? Nigdy nie ma takiej opcji, że wiesz wszystko. Nigdy. A nawet jeżeli wiesz, jakby znasz to, co gdzieś tam czytasz, albo się edukujesz, ale ktoś mówi to z innej strony, z innych doświadczeń, no to jest, kochani, zupełnie, zupełnie inna bajka, tak? I zawsze coś się wyciśnie mądrego, edukacyjnego. I teraz musicie, drogie panie, uważać z prezentem i po prostu facetom mówi się, kochane kobiety, prosto. Nam się mówi prosto. Zrób to, zrób tamto, bo to, bo jak to zrobisz, to się zrobi to, tak? Akcja, reakcja, po co masz to zrobić, bez zbędnego domyślania się i tym podobne, tak? My musimy mieć proste instrukcje i powiedzcie po prostu, jeżeli zauważycie u mężczyzny taki zgrzyt, że o Boże, dostałem tą księgę i może jestem złym kochankiem, albo coś robię źle. Nie, po prostu wytłumaczcie, że znaleźliście takiego gościa, pokręcony gość, bo kurde, ponad 10 lat siedzi w tym temacie zawodowo i prywatnie, więc to jest jego pasja. I naprawdę przeżył i stracił tyle czasu swojego cennego i mocno wgłębiał się w tematy i te nasze, i te zachodnie. I próbuje to połączyć wszystko jedno, żeby było zrozumiałe dla wszystkich. Nawet jak ktoś coś nie wierzy, to żeby tego używał, nieświadomie, ale żeby wiedział, z czym to się je. Więc jest taki gość jak Taumen Radosław Kowalewski i po prostu zrobił coś takiego i może warto by było po prostu przeczytać, pooglądać fajne panie, miejsca intymne, szczegółowe techniki, to ich kręci mężczyzn, oczywiście, że kręci, bo sam robiłem tą księgę, więc musiałem to robić, żeby mnie kręciło, tak? Więc drogie panie, powolutku wytłumaczcie, że nie chodzi o to, że ktoś jest zły w tych tematach, ale zawsze można coś poprawić, a tak naprawdę chodzi o praktykę masową i o edukację i może coś nowego. Wy, drogie panie, na pewno, jestem przekonany na 100%, poprzez ten proces tej miłości francuskiej u was się dużo wiele rzeczy pouruchamia cudownych i to będzie wielka nagroda dla partnera. Plus partner oczywiście bardzo, bardzo dużo wiedzy tutaj skorzysta, tak, z tej księgi. Dobra, o Boże, aż mnie gardło rozbolało. Muszę głośniej mówić, bo nie mam mikrofonu, więc mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dobra, mamy drugą opcję. Druga opcja, jeżeli chodzi o walentynki,
to idźmy w drugim temacie, czyli teraz mężczyźni. Mężczyźni chcą zrobić prezent kobiecie swojej kochanej. I teraz pierwsza opcja to jest taka, że mężczyzna może zafundować swojej ukochanej bardzo rozwijającą w wielu tematach sesję erotycznego masażu tantrycznego. Kochani, jeżeli nie wiecie, co to jest masaż tantryczny, to bardzo w skrócie powiem, że to jest bardzo, bardzo wielokrotnie wypasiona rzecz niż masaż erotyczny, oparta na dużo, dużo głębszym poziomie, na pracy wielowymiarowej. Nie tylko i przede wszystkim nie chodzi tam tylko o tematy seksualne, ale też o rozwijanie całej kobiecej istoty poprzez seksualność, poprzez energię seksualną i inne miłosno-seksualne uruchomianie wibracji, plus jeszcze inne rzeczy związane na przykład z seksualną bioenergoterapią i pracą z energią seksualną, plus jeżeli chodzi o moje sesje, mnóstwo jeszcze innych rzeczy, które tak naprawdę u kobiety się uruchamiają i rozwijają podczas sesji. Więc tak naprawdę to nie jest jakiś zboczony masaż oparty tylko na masażu miejsc intymnych, tylko to jest naprawdę bardzo mocna terapeutyczna praca na wielu, wielu poziomach od strony i fizycznej, i energetycznej, a nawet duchowej, jeżeli uda nam się wejść bardzo wysokie wibracje i wymiary. Tak? Więc nie tylko zdrowie leci do przodu, cała egzystencja, ale przede wszystkim też ta seksualność, energia twórcza, kreatywna, artystyczna, no tego jest masę. Tutaj nie ma przestrzeni, żeby o tym teraz opowiadać. I nawet jeżeli tylko Was tematy seksualne interesują i doznania, to poprzez masaż tantryczny, który i tak w sobie zabiera mój bardzo dużo elementów sesji, elementów masaży erotycznych i pracy z energią seksualną, to tak naprawdę ta sesja jest przekosmicznie nieziemska i magiczna i bardzo wartościowa na wielu wymiarach, jeżeli chodzi o rozwój kobiecej mocy, kobiecej seksualności i nie tylko. Ale wszystko sobie przeczytajcie gdzieś na mojej stronie oficjalnej, gdzie będzie na dole link, tak? Bo tutaj nie ma możliwości, żeby tak naprawdę stricte o tym wszystkim mówić. I to jest piękna opcja takiego prezentu i słuchajcie mnie, drodzy panowie, bo opcja jest taka, że możecie zrobić ten prezent swojej kobiecie i kobieta może przyjść sama do mnie na sesję, ale możecie przyjść razem z kobietą jako taka osoba, która będzie ochroniarzem, taką osoba, która będzie pilnowała tego bezpieczeństwa od strony kobiety, żeby kobieta dobrze się czuła, nie, że coś jej zrobię, tylko po prostu, że czuje się dobrze w obecności swojego partnera i partner może być tej opcji obserwatora, tak? Więc to też będzie dla Was jako pary cudowne doświadczenie, bo Wy mężczyźni zobaczycie, jak Wasza kobieta się otwiera na wielu poziomach i tak naprawdę Wy też dużo skorzystacie z tej sesji tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o Was, o Waszą edukację i przede wszystkim o Wasz związek. To jest kolejna sprawa, tak? Czyli masaż tantryczny, erotyczny, jakby wiele jest opcji, ale tak naprawdę wszystko u mnie łączy się w jedną sesję. To czytacie sobie w szczegółach, tak? Czyli druga opcja, teraz mężczyźni szukają prezentu dla kobiety swojej, to jest opcja masażu tantrycznego, erotycznego masażu tantrycznego, orgazmiczna kobieta mocy. W opcji albo tylko dla kobiety, albo dla pary, gdzie mężczyzna może być tutaj w roli obserwatora, tak? Wspierającego kobietę na wielu poziomach. O Boże, aż mnie gardło boli. Dobra, mamy drugą sprawę. Mamy teraz trzecią sprawę. Kochani, może być prezent teraz, który jest sponsorowany zarówno i taki zaplanowany przez kobietę, jak i przez mężczyznę. I tak naprawdę sama para może sobie zrobić sama wspólnie ten prezent. Druga sprawa, kobieta może zafundować prezent mężczyźnie, albo mężczyzna może zafundować sobie prezent kobiecie też, skorzystając z tego. O co chodzi? O kurs
indywidualny kurs erotycznego masażu tantrycznego, gdzie panowie i panie, ja będę indywidualnie, jeden na jeden, uczył mężczyznę, tak, mężczyznę będę uczył prowadzenia sesji, krok po kroku. Ponad 10 lat mojego doświadczenia, krok po kroku rozbijemy całą sesję na czynniki pierwsze i będziemy edukować. To jest bardzo szczegółowy, bardzo intensywny kurs. Do kursu są materiały szkoleniowe i tak naprawdę kurs jest bardzo długi, ponad 12 godzin tak naprawdę. Są też opcje skrócone, jeżeli Was nie interesuje wchodzenie w tak głęboki temat, że tak powiem, i możemy zrobić taką bardzo skróconą sesję, nie sesję, a kurs, więc wszystko jest do dogadania, tak? Ale o co mi chodzi? Prezentem może być właśnie to, że kobieta sponsoruje taki kurs mężczyźnie, gdzie mężczyzna może się uczyć na przykład na modelce. Na modelce, która gdzieś tam ze mną współpracuje i zna się na tutaj różnych tematach, bo dużo doświadczyła poprzez moje sesje, więc od strony takiej swojej może wiele powiedzieć i będzie edukacja z dwóch stron, od strony mojej i od strony dziewczyny, która świadomie sama będzie chciała uczestniczyć w tym kursie, tak, jeżeli chodzi o modeling. Czyli uczycie się w praktyce, a nie poprzez teorię, poprzez książki, tylko w praktyce pokazuję, wy powtarzacie, ja pokazuję, wy powtarzacie i tak cały czas, cała sesja na czynniki pierwsze tutaj rozbita, tak? Druga sprawa.